Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Dzień dobry, Michalina Dąbrowska. Dziś mamy wtorek, 19 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Gerwazy i Julianna. Zaczynamy wiadomości dnia. Kolejny przetarg unieważniony. Tym razem dotyczy on modernizacji jednej z kutnowskich ulic. Ulica Pogodna, jak się okazuje, wcale nie jest tak pogodna. Jej nazwa to tylko pozory. Mieszkańcy będą musieli jeszcze poczekać z remontem. Według informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej przetarg został unieważniony. Prace miały obejmować wykonanie nawierzchni pieszojezdniej, dojścia do posesji, modernizację terenów zielonych, wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej oraz naprawę wystających studzienek kanalizacji. Sam dojazd do domu może sprawiać nie lada wyzwanie dla mieszkańców. Możemy spotkać na drodze dziury, wystające studzienki i kamienie, a po intensywnych opadach deszczu nawet zalane piwnice. Jak przekazał nam jeden z mieszkańców, pan Robert Mazur, w okresie od jesieni do wiosny i po każdych opadach deszczu droga zamienia się w płynącą błotem jezdnię, po której ciężko się przedostać autem, a piechotom jest to niemal wyczyn. Liczymy, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg na modernizację ulicy Pogodnej. Dla wiadomości dnia, Michalina Dąbrowska. Muzeum Regionalne oraz Biblioteka Publiczna przedstawili swoje oferty wakacyjne. Zapraszają do wspólnego spędzania czasu. Wakacje zbliżają się wielkim krokiem. Niektórzy wyjeżdżają na wczasy, inni zostają w mieście. Dla tych, którzy spędzają wakacje w Kutnie, Muzeum Regionalne oraz Biblioteka Publiczna przygotowała specjalny program wakacyjny. Wakacje w bibliotece są to zajęcia otwarte, które rozpoczną się pod koniec czerwca i potrwają do końca lipca. W programie znajdują się zabawy integracyjne, prezentacja książki, praca plastyczna, zajęcia rekreacyjne oraz gry planszowe.
Kolejny program wakacyjny oferuje Muzeum Regionalne pod tytułem Podróże Małe i Duże, czyli Lato w Muzeum. Potrwa on od 17 do 20 lipca. Skierowany jest do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. W programie znajdują się dwie wycieczki do Torunia i do Sierpca. Udział jest bezpłatny. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. 20% pracodawców w województwie łódzkim nie posiada jeszcze konta PUE. Obowiązek stworzenia takiego profilu potrwa do końca listopada. Jeśli jesteś wśród 4000 płatników w województwie łódzkim, którzy powinni obowiązkowo założyć profil na platformie usług elektronicznych PUE ZUS i jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to jak najszybciej. Zatrudniając powyżej 5 pracowników, obowiązkowo musisz mieć profil na PUE. W województwie łódzkim na 20 tysięcy płatników z obowiązkiem posiadania PUE profil posiada już 16 tysięcy przedsiębiorców. Jednak 20% z tych, na których ciąży obowiązek założenia profilu na platformie, jeszcze nie założyło konta. W kontekście wprowadzania elektronicznych zwolnień lekarskich posiadanie przez pracodawcę profilu na PUE jest bardzo istotne. Zdają sobie z tego sprawę nawet mniejsi przedsiębiorcy zatrudniający do 5 pracowników oraz samozatrudnieni, którzy nie muszą zakładać konta na PUE, ale z uwagi na wygodę je mają. I takich przedsiębiorców w województwie łódzkim jest już ponad 51 tysięcy. Obecnie lekarze mogą wystawiać zarówno papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia. Od 1 grudnia 2018 roku lekarz wystawi już tylko elektroniczne zwolnienie lekarskie. Zaświadczenia w formie elektronicznej są przekazywane online tylko temu pracodawcy, który ma swój profil na platformie usług elektronicznych ZUS. Jeżeli pracodawca ma bezpłatny profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu pracownikowi zwolnienia, a także samo zwolnienie. Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika, a także przekazać odpowiednie zaświadczenie, na przykład ZUS Z3. Pacjent zatrudniony u pracodawcy posiadającego profil na PUE ZUS, któremu lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie, nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. W sali konferencyjnej Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego odbyło się bezpłatne spotkanie, na którym lokalni przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się więcej o dofinansowaniach dla młodocianych pracowników oraz o projekcie Bon Apetyt na Rozwój realizowany przez Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach oraz Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego zorganizowały bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z regionu kutnowskiego. Tematem spotkania były refundacje dotyczące wynagrodzeń młodocianych pracowników. Projekt ten skierowany został do pracodawców, którzy nie szkolili jeszcze uczniów lub nie korzystali z proponowanej refundacji. I w tym momencie bierzemy taką świeżynkę, czyli 16-latka, który idzie do szkoły zawodowej, dzisiaj już branżowej. Możemy go nauczyć, mamy na to 3 lata, tego, żeby pracował tak, jak my chcemy. I to jest chyba bardzo duża taka korzyść płynąca z tego. W tym czasie otrzymujecie Państwo zwrot kosztów jego wynagrodzenia, a taką wisienką na torcie. I z tego tytułu niektórzy pracodawcy zrobili taki sposób troszeczkę na zarabianie dodatkowych pieniędzy. Jest takie dofinansowanie, które każdy otrzyma w momencie po całym cyklu szkolenia, po 3 latach, o ile młodociany zda egzamin zawodowy. Drugi projekt, który realizuje Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, to Bon Apetyt na Rozwój. Kierowany jest on do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Celem projektu jest dofinansowanie pracownika do 80% na szkolenia, kursy czy studia podyplomowe. Na jednego pracownika przeznaczone jest 3000 zł z wkładem własnym. Kolejnym krokiem jest rozpoznanie potrzeby, odnalezienie konkretnej oferty szkoleniowej, która jest dla nas najbardziej atrakcyjna i spełnia nasze wymogi, i finansowe, i tematyczne danego szkolenia. Jeżeli takiej usługi nie odnajdziemy w bazie usług rozwojowych, jest możliwość stworzenia usług szytych na miarę. Przygotowania szkolenia, przygotowania doradztwa według Państwa zapotrzebowania. Firmy szkoleniowe na dzień dzisiejszy są bardzo elastyczne i wedle Państwa zapotrzebowania przygotują odpowiednią ofertę i zamieszczą w bazie usług rozwojowych,
aby mogli Państwo z tego dofinansowania wtedy skorzystać. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam na prognozę pogody. Nowe Wiadomości Dnia już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 15 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W dzień przeważnie słonecznie, temperatura 27 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 15 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali.